Siemanko, widzowie, witam w kolejnym odcinku z RimWorld. Na początku dzisiejszego odcinka wylosujemy sobie nowego kolonistę, a mianowicie Gaxos jest wolnym kolonistą. Mówiłem o tym na poprzednich odcinkach, że będziemy takowego wybierać spośród osób, które komentują nasze odcinki. I tak, i zagadka była prosta. Trzeba było napisać po prostu słowo Gaxos. Kto oglądał odcinek, ten pewnie wie. Z tego co widzę, to dużo osób ogląda odcinki, bo dużo osób się tutaj zapisało na te losowanko. Ja chcę być tym kolonistą nowym, a w ogóle fajny film. No, tu nie widzę słowa Gaxos, to też. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć, sześć, siedem, osiem, tak? 8, 2, 4, 6, 8. Dobra, jest. Dobrze. 8 osób bierze udział w naszym dzisiejszym losowaniu, a wygrywa osoba z numerem. Cyk. 6. Ok. Czyli to będzie Misiek. Misiek 5, 8, 7, 2. Gratuluję. Gratuluję, Misiek, zostajesz nowym kolonistą naszej epickiej kolonii w RimWorldzie. Dobra, tu go ustawimy, siup. Dobra. Gotowe, no i fajnie. A mianowicie, kolonia się składa teraz z Natalki, Droma, Doktorka, Ciamsona, Jupika i Miśka. No, potężna kolonia. Jak tu w ogóle wygląda sytuacja z badaniami? Niedługo będę mógł te zbroje robić, okej. I może byśmy zrobili jakąś broń jeszcze dla jakiejś osoby? Bo myśliwy to jest Drom. Aha. A Drom jaką ma broń? Sztucer. Rozumiem. Możemy jeszcze jeden sztucer zrobić, w sumie dla Miśka, zamiast rewolweru będzie miał. Albo ten rewolwer w sumie jest dobrego stanu, więc na razie sobie odpuścimy. Ale za to, jak wynajdziemy karabiny, to już z karabinów zrobimy sobie. Po prostu sobie zrobimy karabin, co nie? Jako broń główną. A jak z tymi kaczkami? Bo ja widzę, że coraz ich więcej. Zaraz tu kolejne się wyklują. Czego byśmy za bardzo nie chcieli. Panie Dromie. Ziobyś się zajął przeniesieniem tego i przeniesieniem tego, co? Żeby tu kolejne kaczki się nie wykluły. No za dużo kaczek. One nie mają powoli co jeść. Zwierzęta. O kurde, no ich się wykluło znowu od groma. Bo ja większość kazałem zarżnąć. Ale nikt się jeszcze tym nie zajął, niestety. Nie wiem, jaka osoba się zajmuje takimi rzeczami. W sensie zabijaniem zwierząt. Albo myśliwy. Albo treser. W sumie chyba treser, co? Nie. Ubikaczka powód niezdolność do przemocy. Aha. Okej, rozumiem. Ona jest niezdolna do przemocy. Dobra, teraz Drom się zaraz tym zajmie. A, to dlatego nikt kaczek nie powybijał. Ajaj. Aramba. One biedne umierają. No trzeba się pozbyć paru kaczek. Fajnie, patrzcie, tu kukurydza nam urosła, ryżyk nam urósł. W ogóle tej kukurydzy, wow, ile oni zbierają tej kukurydzy, widzicie to? Yo! To wiecie co, na razie nie zasiewajcie kolejnej. Myślę, że to nie ma sensu, żeby kolejną zasiewać. Dobra, Drom, obudź się i ogarnij
temat skaczkami, fajnie by było. A ile stopni tu jest? 13-20. Aha, tu do pokoju nie ma tej wentylacji. Czekajcie, jak ja to zrobiłem. Tu jest tu, tu idzie tu. Tu musimy zrobić kratkę. No najlepiej tu po środku. Ogląda gwiazdy. Ty gościu, nie oglądaj gwiazd. Tylko ogarnij klimkę, ok. Dawaj to, siup, dobra. Powinien to ogarnąć. Zarąbiście. Ale widzę, że prądu coraz mniej mamy. Chyba, że nie ma takich wiatrów, jak były przedtem. Wow. A, te kaczki. No, biedne kaczki, co? Ale co, jest jak jest. A ten kozioł to... Skąd się wziął ten kozioł? Skąd się musiał wziąć? Już nie pamiętam. Dobra, generator trzeba włączyć. Talka, o, ogarnij. Potem sobie. Nie. Ej. My jedzenia nie mamy. Co jest? Czemu doktorek nie robi jedzonka? O, i on wycina cegły zamiast jedzenie robić. Jak to wygląda? Dobry posiłek. Aha, bo on mięsa nie ma. Ajajaj, co za chłop. Dobra, panie doktorek, ogarnij to. Ale dziwne, że on powinien pierw oprawić zwierzęta, a potem wycinać cegły. Kucharz ma na dwójkę. Dziwne. Bez końca. Dobra, i teraz ugotuj. Powinny być posiłki. Natalce będziemy mogli dać spokoju trochę za chwilę. O, dobra, i co jest Natalka? Jeszcze ugotuj. No, trochę mięsa z tych kaczek jest, nie? Niby takie małe te kaczki, ale coś tam było. Dobra, doktorek poszedł spać. My chyba drewna nie mamy. A, wygląda na to, że drewna nam brakuje. Leśniczy, doktor i Ciamson. Odpręża się. Panie, ty się nie odprężaj. Ogarnij drewno, co? Dobra, stuwa. A, bo już wie, na co drewno poszło. Na te budowanie bardzo dużo drewna poszło. No tak. To się zgadzało. Dobra, to skarczujemy jednak wszystkie te drzewa. To by nam tego drewna nie brakowało. No i co, doktorek jak wstanie? Sen w zimnie. A, no tak, bo prądu nie ma, to i sen zimnie. Weź zatankuj może. Panie Misiek, okej. No ta turbina bardzo, bardzo powoli teraz będzie działać. Kurde, tych małych kaczek musimy się pozbyć. To. No niestety. To dron to ogarnie, pewnie jak wstanie. Ten ile będzie spał? Okej, odpoczynek 100%. Tankuję piec, dobra. Zatankuj piec i zrób coś do jedzenia. O. Dobra. A potem możesz te kaczki ogarnąć jeszcze.
Ciup. Dobra. I teraz pogotuj trochę. Dobra. Czyli jedzenia nam starczy. Też musimy pamiętać o tym, żeby polować. Bo jak zima przyjdzie, to pewnie za bardzo nie będzie na co polować. Tu jest dużo jeleni. Myśliwy, drom. I doktorek. Może komuś jeszcze myśliwego byśmy dali? Jupikowi. Weź Jupik, ogarnij. Tak to... dobrze by było, żeby... ktoś jeszcze polował. Dobra, to... cyk. I dostępne zadanie. Co my tu mamy? People to help. Aha. Jednego kolonistę potrzebuje na 9 dni. Castles, Empire of Castles. Którzy to są? Nie wiem, którzy to są za bardzo. Świat. Frakcje. To jest to. Okej. Okay. To oni dopiero tutaj. Ja nie wiem, czy ja z nimi będę handlować. Może kiedyś. Ale i tak dobrą reputację całkiem mamy. Kogo by tu wysłać? Czekajcie. Może wyślemy kogoś, rzeczywiście. Ciamsona to nie. W sumie możemy Miśka wysłać. Na tego questa. No, myślałem Miśka. Misiek nowy w kolonii, to sobie jakoś tam poradzi, co nie? I weźmiemy za reputację. Cyk. Czy po niego przyleci jakiś samolot? Czy go mam jakoś wysłać? Za bardzo nie wiem. Leci raczej coś, nie? Ta, wyślę, no. Wyślę jakąś rakietę po niego, dobra. No to Misiek będzie na questa musiał iść. Idź. Mam nadzieję, że będzie tam dobrze, panie Miśku. Dobra. No i fajnie. Z 30 na 46 nam się zwiększyła relacja. Dobra. Torku, już może zaprzestać pracy. Idzie na spacer. O kurde, ile tego wszystkiego tu jest, nie? Wow. Może na razie nie siejcie. Tu też nie siejcie. Nie wiem, jak z tą bawełną. No, bawełny chyba też nie będziemy na razie siać. Ale na razie to taka spokojna bardzo ta zima. 14 stopni. Nie ma lipy, naprawdę. Ta zima nie jest groźna póki co. A mógłby ktoś posprzątać trochę? A chyba Misiek nam właśnie sprzątał. No dron chyba będzie musiał trochę posprzątać. Póki co. W ogóle dziwne, bo tylko dwóch naszych kolonistów potrafi sprzątać. Trochę szkoda, że tylko dwóch potrafi sprzątać.
Ty, koźle małe. Mamy tutaj. O cholera, osioł. Koza. Ciekawe. Ej, Natalka nie ma co robić. Czekajcie, co ja jej mogę dać do roboty? Natalka. Czemu nic nie robisz? Rzemieślnik. O, będzie teraz wycinać cegły. I fajnie by było w końcu tutaj podłogę położyć. Których cegieł? Marmuru mamy dużo. Na razie marmuru nie trzeba. Teraz łupek niech wycinają, bo tego łupka mamy ogólnie więcej w skałach. A marmur zostawimy na ściany. Myśmy mieli tu coś dobudować, chyba szpital miałem budować. Albo to na pół zrobić jako szpital. Jakoś tak. Dobra, to zrobimy podłogi z łupków. Dobra. To dromie. Możesz na razie się tym zająć. Dobra, nice. Zajął się robotą. Bo nie wiem, ten szpital. Jak zrobię tutaj, to znowu niedobrze, bo będzie połączony z tym pokojem. Ja to bym go zrobił jakoś osobno całkowicie. A tutaj po prostu podzielił to na dwa pomieszczenia. Marmuru. O, nice. Dobra, teraz operację gazową. To nam LKM, strzelba automatyczna. O, do tego musimy dojść. Dobra. Albo już weźmiemy, tym się zajmiemy. I wtedy łóżko szpitalne też bardzo ważne dla nas. Będziemy mogli zrobić. Tu zrobimy cyk. To musimy przetransportować. Dobra, niechaj tutaj sobie stoi. Okej. Hej, tu kratkę jeszcze muszę dać. Tak, damy ją tutaj. Tutaj zrobimy pokój rekreacyjny. Tu zrobimy jakiś taki produkcyjny. Zaraz przy wejściu. A tutaj jakiś szpital będzie trzeba dorobić. Fajnie by było tutaj szpital zrobić. Ale trochę się obawiam, że jak wykopiemy tutaj, to znowu będziemy bardzo blisko tych skał. I nam się będą mogli przekopać osoby, które nas zaatakują. Więc wolałbym nie ryzykować. Czekajcie, jak szpital byśmy zrobili, to dajmy na to... łóżko. Coś takiego bym dał w tym szpitalu. No taki szpital by był spoko, myślę. Co możemy zrobić? To z marmuru. Hops. Dobra. No i co? Myślę, że to by było na tyle w tym odcineczku. Także dziękuję wszystkim za obejrzenie całego odcinka i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się, elo elo.